Dzień dobry Państwu. Kolejna niedziela, kolejne wydanie dyżurnego Satyryka Kraju. Jak Państwo widzą, siedzę samotnie. Wielokrotnie w tym miejscu pan Janusz siedział samotnie. Ja dziś jeździłem, teraz on pojechał, urlop wziął, zobaczymy, może niebawem wróci. A my dla Państwa mamy wiele spraw. No przede wszystkim żyjemy czym? No meczem z Anglią. No klęska, no rzeczywiście, nie taka klęska, 0-2, no ale myśleliśmy, że my wejdziemy na pewno. Tym bardziej, że okres taki, że cud mógł się zdarzyć. Tak, to w innym okresie może nie za bardzo, ale teraz cała Polska liczyła na cud. Ale też i Anglicy wiedzieli, że u nas jest specyficzny okres, że nie jest to jak co dzień i przyjechali do naszego kraju i rzucili naszych piłkarzy na kolana po prostu. No, w takim czasie powinna kolana. Rzucili na kolana i niestety przegraliśmy. Ale wizyta znakomitego gościa z Watykanu wiele innych rzeczy wyprostowała. W Legnicy służby, specjalna jest taka służba UOP, bardzo mili panowie, takie tu w uchu zawsze mają, coś im wyrosło, i ciemne okulary, żeby ich nie było widać. I oni chodzą po mieszkaniach, jak ktoś ma jechać ważny, i zaglądają, z którego okna tam coś by można krzywdę zrobić. W Legnicy się okazało, że kilka mieszkań znaleźli przy tej głównej ulicy, gdzie nikt nie mieszka. Zamurowano od zewnątrz, oszczędności władz miasta, nie wiadomo czyje. Oni znaleźli, afera teraz tam w Legnicy, przetargi będą czy co. Proszę, jakie to pozytywne rzeczy różne się dzieją, obok tej wielkiej pozytywnej rzeczy, która i tak się stać miała. No, my może mniejszą taką mamy, mniejsze zdarzenie, nasz program. Myślę, że Państwo już ochłonęli po tej piłce nożnej. Wobec tego zaczniemy program. Miło, sympatycznie, może i pogoda się polepszy. Na pewno się wszystko zmieni na lepsze. Jak zwykle bardzo serdecznie witam Państwa w naszym telekramie. O czym dzisiaj? Zapytajmy tradycyjnie naszego gościa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Państwu oraz Tobie przedstawię prawdziwą rewelację na rynku środków piorących. Ależ przecież nie może być żadnych rewelacji, bo w środkach piorących zostało wszystko wymyślone. A ja Ci zaraz udowodnię, że jeszcze nie wszystko. Czy Ty to widzisz? O proszę, jaka śliczna biała koszulka. A jak myślisz, w czym została wyprana ta śliczna śnieżno-biała koszulka? No chyba w najdroższych proszkach z dodatkami wybielaczy, z różnych systemów, odplamiaczy itp. itd. etc. Nieprawda, ta koszulka została wyprana w zwykłym proszku. Ależ to niemożliwe, w zwykłym proszku ona by była żółta, poplamiona i szara. Mój drogi. A nawet z dziurami. Tak by wyglądała, gdyby została wyprana w samym zwykłym proszku. Na szczęście myśmy do zwykłego proszku dodali to oto TAED. Drodzy Państwo, dodając do zwykłego, taniego proszku TAED, uzyskujemy zwykły, tani, świetny proszek z systemem TAED. Proszę Państwa, dodawajmy do proszków TAED. Będziemy mieli śnieżno-białe koszulki. Tak jest. A o czym w następnym programie? No cóż, w następnym programie powiem Państwu, jak skutecznie zapuścić łupież, żeby móc używać szamponów przeciwłupieżowych. Cześć. Nic tak nie pomaga jak woda mineralna. O! Każdy to kiedyś przeżył, no ale nie można się denerwować. No przecież było tak, że przez 40 lat było napisane gazowana, a to kałuża, a nic, tego gazu teraz odrabiają zaległości. I nie można się denerwować, nawet jeśli rzeczywiście cały garnitur, bo teraz o tu jest cała tablica Mendelejewa, taki skrót, streszczenie książki od chemii. I uważaj, jeżeli polałeś się zasadą, to musisz szybko wskoczyć do wanny z kwasem. I odwrotnie, jeżeli kwasem, no to trzeba mieć jakieś zasady. No nudne to czytanie, dlatego na przykład w Warszawie na wodzie jest obrazek. Jest taka ta łowicza, no taka w stroju ludowym. To jak ja piję tę wodę... To ja widzę ją do góry nogami. Słuchajcie, to tak wciąga, że nie czuję smaku plastikowej butli. Także pamiętajcie, nie denerwować się i woda mineralna pomaga zawsze. Cześć! Znają Państwo oczywiście wyniki referendum, to już było dość dawno, ale wiele osób teraz dopiero listy przysłało, dlaczego nie poszli. Przysłała do nas Pani samą konstytucję, którą dostała. I się okazuje, że u niej zaczyna się konstytucja od 41 artykułu. No dlatego nie poszła, mówiła, ja wiem co w środku. No w ogóle Polacy to jest taki naród, że dzieli się na pół zawsze.
60% nie poszło, a z tych 40 było za 20, przeciw 20, prawda? Zawsze jesteśmy tacy i nie wiadomo, czy tak, a ta reszta nie poszła, no bo jak im zaczęli w telewizji mówić, że to z jednej strony, że to nawała jest ta sowiecka, z drugiej strony, że to jednak bardzo dobra konstytucja, tu autorytet, tam autorytet, to ludzie nie wiedzą, dla świętego spokoju. A my świętego spokoju nie mamy, bo interweniujemy. Tu nam pan Edward Mikołajczyk przysłał pismo, że dziękuje nam, bo dzięki nam do sądu podał PZU i on składał na ubezpieczenie dziecka przez wiele lat. Nic mu nie dali wtedy. Dali mu 24 tysiące starych złotych, ale posłuchał u nas w programie. Kolega wtedy powiedział, do sądu ich on dał i wygrał 2000 zł. Idę wam do pani Anieli, która o tym samym pisze. Pani Aniela pisze. Otóż pokrótce przedstawię sprawę. W 79 założyłam polisę uposażenia dzieci. Czas ubezpieczenia 20 lat. Suma 30 tysięcy złotych plus 18% i tak dalej. Miała to być równowartość mieszkania M3 w tamtych czasach. Pani dostała 238 zł, 80 groszy. Dostała tyle, co ona pisze. Pantofle se można było wtedy kupić za to. Więc proszę was, pani Anielu, do sądu, tak jak pan Edziu. Co się szczypać? Niech sądy mają jakąś porządną robotę. Dla pani mamy prezent, żeby pani jakoś troszeczkę przyjemności zrobić. Od firmy Motyl zestaw sosów, mamy tam różnych przypraw, dressingów. Bardzo dobry, dostanie pani, ucieszy się pani na chwilę, a potem do sądu. Dalej, proszę państwa, to jest uzasadnienie tego wyroku, co mi pan Edek przysłał. Ja to mam ułożone. Następną sprawą jest faktura, którą dostała firma od Zakładu Energetycznego S.A. w Olsztynie. Otóż oni dali fakturę, wystawili na sumę 0 zł. Tak. I termin zapłaty 20 czerwca. Jak nie zapłaci, to jak, że im się chce, że to kosztował znaczek, wysyłać fakturę na 0 zł. Ale wysłali, dostali nam, a poleciało. Tak. Mamy dalej. No i pani, kto? Pani Elunia Karcz napisała kolejny do nas list, że ma do nas, do mnie przede wszystkim, ma pretensje, że ja nie odpowiadam. Szósty list. Odpowiadam pani Elu. Jest. Odpowiadam. Nawet czytam pani list. O mnie tak napisała, że ja jestem samorządny, skąpy, skarbnik satyry. Siarczyście selekcjonuje, segreguje sensowne słowa, stawiając samą satyrę surowej segregacji. Senator szarady, scyzoryk satyry, serwuje serdeczny uśmiech. Serio sforsował sabotników sopków skusić swoją siłą, śmiałą, ostateczną stawolą swoich słuchaczy. Och, to mnie pani wyczerpała. Ale dam pani zestaw kosmetyków firmy Mincer Mona Lisa. To będą takie do opalania. Od filtra 3 do 14. Będzie się pani opalała, teraz lato idzie, przyda się pani. No, wynagrodzę pani te 6 listów, że nie odpowiadają, no co ja zrobię. No i mamy jeszcze książeczkę. Książeczka Wycieczka na wieś. Tak, dla naszych dzieci. Co jest na wsi? Na wsi jest gęś, u nas na wsi hipopotam, na wsi jest indyk, na polskiej wsi narysowali jeż. Koń, to jeszcze pobiedy, list do tego, łosia może, ale misio i nosorożec jest też. Czyli dziecko zimie czasami, jak pojedzie i zobaczy, że nie ma nosorożca, prawda? Pelikan, ile kto chce jest, osioł, no tego to pełno u nas na wsi. No i ryba, tego dziecko nie zobaczy. Takie dla dzieci książeczki ktoś wydaje, no może wydaje, a my dalej państwu prezentujemy nasz program. Wojskowy teatrzyk jednego żartu przedstawia. Panie sierżancie, w telewizji pokazują pornografię. Co wy, szeregowy, nie widzicie, że to Fidel Castro je banana? Chodźli. Dzień dobry. Dziś piosenka. Najpierw przygrywka. W dzień urodzin się obudził, to już 45. Może wpadnie parę ludzi, warto może ciut posprzątać, kupić wino z tego roku i upichcić coś na prędce. Już miał wstawać, kiedy poczuł, jak go bardzo bolą ręce. To jest kara prosto z nieba, w dzień urodzin objawiona. Nie użyłem rąk jak trzeba, to i bolą mnie ramiona. Może za to, że w wyborach głosowałem na komunę.
może za to, że przedwczoraj chciałem ręcznie skarcić żonę. Może za to, że na tacę dałem mniej niż się powinno. Może za to, żem zapłacił raz za urzędniczą czynność. Czemu mnie tak bolą ręce? Martwił się i zastanawiał. Oj, nie zmartwi już się więcej. Ze zmartwienia zmarł na zawał. A ból rąk ten nie był karą. On widocznie nie pamiętał, że czytał bez okularów i naciągnął sobie ręce. Teraz tutaj młodszym wszystkim widzom muszę wyjaśnić, że człowiek 45-letni, zanim wyciągnie nogi, wyciąga ręce w czasie czytania, jeżeli próbuje czytać bez okularów. Na pocieszenie dla 45-letniego mężczyzny, czy nawet kobiety, mogę dodać, że wy młodsi też kiedyś będziecie mieli 45 lat i wyciągnięte ręce. Teraz morał, który zda się być okropnie oczywisty. Zamiast martwić się na zapas, lepiej idź do okulisty. Koniec. Cicho, coś mi po głowie chodzi. Będzie piosenka o mieście Łodzi. O Łodzi, będzie to piosenka o Łodzi, polskim Hollywoodzie. O Łodzi, będzie to piosenka, mieście, w którym przątki marzą wciąż o cudzie gospodarczym. No i wystarczy. Tematem dzisiejszego wykładu będą stereotypy na temat zmian własnościowych pojazdów między dwoma jakże dużymi krajami. A między tymi krajami jest nasz skromny kraj. Otóż o co chodzi? W Niemczech ostatnio pokutuje taki pogląd, że samochód jak ginie, to wiadomo, w Polsce albo jeszcze dalej na wschodzie. Nawet jest taki dowcip, że wyjedź do Polski, twój samochód już tam jest. No tak można mówić, ale skąd to się bierze? Otóż mamy sąsiadów. Jeden duży kraj, Rosja, i trochę mniejszy Niemcy. Niemcy są największym producentem samochodów. Natomiast Rosjanie są największym odbiorcą samochodów. Zresztą oni jeszcze z czasów Związku Radzieckiego są przyzwyczajeni do odbierania. Przecież byli największym odbiorcą polskich statków. Pamiętacie, prawda? Kto odbierał najwięcej? Właśnie oni. Więc teraz też nie stać ich, żeby kupić samochody. Niemieckie są drogie, trzeba przyznać. A no, jak jeździć chcą czymś, prawda? Natomiast Niemcy produkują tyle samochodów, że już sami Niemcy nie kupią tych samochodów, bo po co im tyle? I tu jest jakby zbieżność interesów. Jedni potrzebują samochody, a drudzy potrzebują sprzedać. Kwestia ceny. Więc jak to rozwiązano? Otóż człowiek, który ma roczny, dwuletni samochód niemiecki, BMW, sam Mercedes, dogaduje się z jakimś, no, Polakiem, bywa Rosjaninem, że daje mu ten samochód z kluczykami, z papierami, bierze od tamtego no 8-10 tysięcy marek i ten jedzie przez dwie granice, przejeżdża. Jak już jest na miejscu, przesyła tamtemu kluczyki i dokumenty. Ten idzie do ubezpieczalni, do Versicherung niemieckiego i ci mu zwracają resztę, zwracają pieniądze. Czyli te 10 tysięcy marek plus to, co nam ci dali, już jest na nowy samochód. Ale żaden taki Niemiec nie powie, że on ukradł samochód sam sobie. No skąd, jak to ukradł? On nie ukradł, tylko jemu ukradli samochód. A to, że on sprzedał go trochę taniej, a potem mu oddali, no to tak już jest. I takie zasady niestety w tym handlu panują. Zawsze jak jest odbiorca, jest producent, to jakoś ten towar przenika. Wszyscy Niemcy poprzez ubezpieczalnie składają się na samochody dla Rosjan. A że przez Polskę to wszystko przychodzi, no trudno. Coś za ten tranzyt musimy mieć. Hop, hop!
O! Moje uszanowanie, panie Tadeusz. Witam serdecznie. Ja również. Panie profesorze, co pan tu robi w tym stroju? Jak pan film jakiś kręcą, czy co? Co pan? A co? Pracuję normalnie. Gdzie? No, w Radości. Na poczcie? Na poczcie. A co panu do głowy przyszło? Jak to co? Zarobić, panie, troszkę. Nie ma z czego żyć, pan wie o tym. Na czym to polega ten biznes? Proszę pana, biznes polega na tym, chociażby na przykład to. Ja, proszę pana, wiem, kto je śniadanie, obiad, o której kolację. Aha. Ja, proszę pana, się wstrzeliwuję wtedy. Aha. Jak depesza jakaś ważna, brzmi imieninowa, to ja czekam obiadek. Wie pan? Dobrze. Wiem, że tam i tu wchodzę, o to niech pan siada, taka miła wiadomość i dalej. Na śniadanko to tak chodzę, raczej tam ci ludzie mnie jadają, bo ja nie chcę specjalnie się podtuczyć, wie pan. No kolacyjka to lubię, lubię. Aha, to z telegramem. Pieniążki niosę na kolację, zawsze, to wie pan. Potem łatwo do łóżeczka trafić. A czy nosił pan tę konstytucję? A nosiłem. No to ciężkie. Dlaczego? Dlaczego? No pytam, bo wie pan, bo... Ciężkie było, panie, bo to dali całą torbę, że... Wie pan, to makulatura trzeba nosić. No jak pan myśli, ludzie czytali tę konstytucję? Ale tam, kto tam to czyta, pan? Jak to nie czytali? No nie czyta, panie. A po czym pan poznał? Ja mam... Powiedzieć panu, ilu czytało? No ile? Powiem panu najpierw, ilu nie czytało. No? 80% nie czytało. 80% nie czytało? Ja panu nie mogę powiedzieć, ile ja mam w rewizie, bo to jest tajemnica państwowa, ale powiem panu jedno. 80% nie czytało. Wie pan, po czym sprawdzam? No. Jak przygotę, to kładłem tę konstytucję tak, wie pan, w jednym miejscu. Bo tu polecam konstytucję, proszę przeczytać. Przychodzę na drugi dzień, leży tak samo, jak położyłem. Po tygodniu tak samo leży, panie. 80% tak nie tknęło. A 20 czytało? A 20, czy nie wiem, czy czytało, aha, bo było poruszone. Aha. Nie, może żona sprzątała, bachor ruszył, pies ogonem machnął, ale czyli nie mogę powiedzieć, że czytał, ale 20% ruszyło. Wie pan, mi się zdaje, że Polacy nie czytają. Polak w ogóle nie czyta instrukcji, a w końcu konstytucja jest rodzajem instrukcji. Co jak pan kupuje urządzenie jakieś, no nawet, no nie wiem, magnetofon, wideo, to co pan robi od razu? Włączam. Bez czytania instrukcji? Oczywiście, a po cholerę. A jak się zepsuje? To do serwisu idę. I w ogóle pan nie czyta. A co mi? No to widzi pan, to, a to kto będzie czytał konstytucję? Panie, kto będzie zrobił instrukcję takiego, wie pan, żelazka chociażby. Tam. No tak, ale w niektórych krajach to trzeba znać podobno. A, proszę pana, pan wie, powiem panu szczerze, w Stanach Zjednoczonych no, to trzeba znać konstytucję na blaka, na pamięć. Panie. Na pamięć? Zwłaszcza jak pan się stara o obywatelstwo. Na przykład, gdy pan pojechał do Stanów, no, i chce pan zostać taki, prawdziwy Ted Drozda, Amerykanin. Yes, of course. To pan zdaje egzamin z konstytucji wykutej na blaka. I po angielsku, proszę pana. To panie, to u nas będzie po polsku. Nawet pan sobie wyobraża, to nasza konstytucja, tyle panie, tych paragrafów, artykułów. Wchodzimy do tej europejskiej wspólnoty, nie? Tak. Tam są ostre prawa, proszę pana. Tam trzeba przygarnąć każdego, kto się garnie. Murzyn, nie murzyn, jak przyjechał do nas, chce u nas popracować, proszę bardzo. Musi obywatelstwo przyjąć. I co teraz? Pani taki murzyn przyjeżdża i amerykańską metodą musi się wykuć w tej konstytucji na blachę i po polsku. Panie, jak on to raz spojrzy na te psi, 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 że i to się czyta jak ej, ale coś, panie, to już go nie ma. Już go nie ma. Nie mamy fajran. A co u proboszcza słychać? U proboszcza? No a naszego pan też listy nosi. No oczywiście, jak najbardziej. A jak pan do kościoła często? A ja codziennie. No co, nie ja, co tydzień chciałem. Co tydzień, no, tak, no. Tak, tak. Wie pan, a którym pan ławce siada? W pierwszej, zawsze w pierwszej. Ja to jak przychodzę, no... Znaczy, nie powiem, że zawsze. Ja to proszę pana taki znowu nie jestem, żeby tam co tydzień. Tak. Ale jak przyjdę do kościoła, wie pan, to ja tam w ostatniej sesjonę i jak wszyscy co rob, patrzę, co ci przede mną robią, to ja robię to samo, wie pan, tak, czyli ja klękają, to ja klękam. Ja też zacząłem od ostatniej ławki. To tak awansowałem, jak się wciągałem, to potem trzeba bliżej. A pamiętam pan tydzień temu, jak było tam we Wrocławiu, ale co to były te msze w hali ludowej i przed tym, jak na mszej byli ci, co oni tak... Byli. Raz był w kościele panie, dopiero. Czasem patrzę, co oni będą robić. Raz w kościele był, jakby jak go chcili, potem no, już nie był. No, no, no chyba, że drugi raz jak go będę wynosić. A też, no, i panie, i patrz pan. I oni siedzieli, a ich posadzili w pierwszym rzędzie. Nie jest pan zauważył, że oni siedzieli i wszyscy patrzyli tak w lewo. Lewica. Lewica. Nie lewica tam, lewica. Kamera brała te, z tej strony i on w lewo patrzył. A wie pan dlaczego? No. Tam siedział taki kleryk na stołku i oni patrzyli, co on robi. I jak kleryk wstawał, to oni wstawali. Kleryk klękał, to on... Pan... No... No tak! Ja to powiedzmy, skąd oni takie obkute, wie pan, jak to będzie na. No widzi pan, bo w pierwszym rzędzie posadzili. Ach, to widziałem. A widzi pan. No to co, dziękuję bardzo, to jest dla mnie listy? Tak, to dla pana. A jeszcze cała torba, ma pan tu jeszcze więcej. A nie, tak? O, tak? Ojejku, to pana... dzisiaj będzie czytania. Oj, proszę oj, pana, będzie. To wszystkiego będzie... dobrego, wszystkiego dobrego. To zajdzie pan później, jak pan będzie wracał na obiad. Dobrze? Obiad, a co żona ugotowała? No i to, ho, ho. Ozorki w sosie chrzanowym. Nie lubię. Nie? Nie lubię ozorki.
A może to, kolację, nie? To może na kolację. Bo potem już od razu do łóżeczka. To dziękuję bardzo. Ja również jego znaczy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Oto nasz konkurs fotograficzny. Zaraz. Zanim konkurs fotograficzny, ja przepraszam, chciałem tu jedną sprawę zdementować. Tu patrzyło, że listy z ostatniego tygodnia tylko piszą. Mm-hmm. Proszę Pana, Pan lansuje swoją żonę. Napisane jest, że żona Małgosiu... Chodzi o mnie? Chodzi właśnie o Ciebie, że ja lansuję żonę Ciebie. Aha. No co? Ale teraz powiedz prawdę, bo z tego tu jest telewizja. Tak, dzisiaj pewien Pan tak samo... Przyszedł rano do domu, zapytał się, gdzie jest mój małżonek. A ty jesteś panną. A ja jeszcze małżonka nie posiadam, ale jak będę posiadała, to przedstawię. I to zupełnie innego. Bo to jestem. Tak podejrzewam. Tak, ja jestem ojcem właśnie tej oto panny i to jest moja córka. Znaczy, tak na pewno to jest żona, ale raczej tak. Więc proszę bardzo. Jako ekspert w tej sprawie wypowiadasz się, że jestem twoją córką. Jest to moja córka Małgorzata. I teraz już skończmy te wszystkie listy. Proszę bardzo, Siedlec jest. Dobczyc nawet list jest, proszę, pełno listów właśnie o żonie. Nie żona, córka. Bardzo proszę, jakie dzisiaj nagrody? Pierwszą nagrodę dostaje pan Krzysztof Koziołek za zdjęcie pod tytułem Sportowcom lżej. Nagrodą jest aparat fotograficzny ufundowany przez wyłącznego dystrybutora sprzętu fotograficznego Samsung firmę SM Photo Plus z Poznania. Autor zdjęcia bar szybkiej obsługi pan Jarosław Jabłoński z Poznania otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów GSM firmę Veris. Autorka zdjęcia bar mleczny pani Beata Jaguszewska otrzymuje zestaw najwyższej jakości wyrobów mięsnych ufundowany przez producenta zakłady mięsne w Kole. Pan Edward Harbus, autor zdjęcia Nie sikać, garaż pod prądem, otrzymuje słodką paczkę ufundowaną przez producenta wyśmienitych herbatników i wafli, fabrykę pieczywa cukierniczego Kaliszanka z Kalisza. Na wszystkich widzów, których filmy wideo zakwalifikujemy do emisji, czeka nagroda w postaci oryginalnej szwedzkiej podłogi laminowanej Pergo. A tutaj niespodzianka, proszę bardzo. A z jakiej to okazji? Co to dzisiaj jest? 8? No, jest 8, jest czerwca, ale 10 jest za 2 dni. Małgorzaty za 2 dni, proszę Państwa. No tak, a we wtorek nie ma naszego programu. A nie, jest powtórka programu o 13:30 we wtorek. Wiem, że wiele osób w biurach ogląda. Także jest w biurze u Was dzisiaj jakaś Małgorzata, to szybko panowie po kwiaty. Jak jest Małgorzata, kupujcie kwiata. O! Dostaliśmy prędzej taką kawę, proszę Państwa. To jest ciekawostka, wynalazek jest, wiecie? Trzyma się do góry nogami, naciska się, o tak o, chwilę się trzyma i ta kawa się zaraz robi gorąca. Zaraz zobaczy. Oj, już, wiecie, to jest, wykombinował ktoś wynalazek, ale zaraz o tym będę. Pan do nas, Stasiu Bojda z Gorzowa Wielkopolskiego, taki przysłał wycinek z gazety. Otóż jest firma, która się tak ogłasza, żeby do nich wysłać 14 zł, czyli 140 tysięcy starych pieniędzy, w znaczkach pocztowych i się zgłosić i oni za to przyślą nam 3 nalepki na samochód ze swoją reklamą. My przykleimy 1, 2, 3 i od każdej nalepki, możemy tylko 1, ale jak ktoś chce, to może 3, zapłacą nam rocznie 6100 zł, czyli razem 183 milionów rocznie możemy przykleić na swoim samochód. Dostaniemy o nich od razu i nawet na kilka lat umowę podpiszą, no, że tylko my 14 w tych znaczkach, a oni nam już te 200 z powrotem przyślą. I pan Stasiu oczywiście natychmiast wysłał. No jakoś tak do dziś nie ma odpowiedzi. Nie ma. No ale co zrobić? Kawa już gorąca. O, widzicie Państwo, teraz się otwiera. O, i już jest. Oła, teraz gorąca. Taki wynalazki ludzie mają. To ktoś wymyślił. A mamy jeszcze takie 2 wycinki o tym samym wydarzeniu. Grupa jest Spice Girls, teraz bardzo popularna. I co się stało? Jedna z tych pań wzięła tym paznokciem sztucznym, sobie podrapała i się okazuje, że próbowała podrapać się w ucho, sztuczny paznokieć odkleił się i ulokował w samym końcu kanału słuchowego. To jest w jednej gazecie. A w drugiej próbowała wyjąć sobie z oka opyłek i w trakcie tej uczynności paznokieć dziewczyny się zamykł i utkwił w jej wokół. Ten sam paznokieć, 2 sprawy. Pamiętajcie o nas. Wszystkiego dobrego.